Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. E, moi drodzy widzowie, no cóż, nie mogę się oprzeć analizą partii, które rozgrywałem z arcymistrzami. Zapraszam serdecznie. E, partia była rozgrywana z Tuesday. E, tempo gry 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Mój przeciwnik nazywa się Leonardo Tristan, arcymistrz. Argentyński z rankingiem 2535 na żywo. No, i tutaj partia wyglądała następująco: Zagrałem sobie D4. Przeciwnik odpowiedział D5, C4, czyli Gambit Hetmański. Tutaj E6 z koczkiem sobie wyszedłem i posunięcie a6 no taki chytry ruch jest to wariant Janowskiego naszego rodaka, moi drodzy i tutaj przynajmniej tak czeską podpowiada i teraz tak ten ruch jest chytry sprytny zarazem bo grozi wybicie na C4 i zagranie B5 z pięknymi tutaj pioneczkami, więc trzeba jakoś zareagować. Ja tutaj oczywiście gram na czuja, nie znam tego wariantu, przyznaję się, ale jeżeli ktoś mi tak w partii klasycznej będzie chciał zagrać, ostrzegam, że się przygotuję. To tak woli ścisłości, nie, przygotowywać się trzeba. Postanowiłem wybić, zostało wybite, skoczek na F3, skoczek na F6. Moi drodzy, ta partia była bardzo interesująca dla mnie. Pojawił się tu taki jeden motyw, o którym za chwilę, za chwilę Troszeczkę więcej powiem. Goniec ruszył się na G5, goniec na E6. No właśnie, ten goniec wygląda niby tak trochę dziwnie, powiedzmy, big pion, tak niektórzy to nazywają, bo on strzela w swojego piona, ale. Tak, taka teraz jest troszeczkę moda, że tak ludzie zaczynają grać e, w ten sposób. E, I to nie jest jakiś taki pozb kompletnie pozbawiony ruch e, sensu. E, zobaczmy, co było dalej. E, goniec na. O, przepraszam, E3 oczywiście, skoczek na D7, goniec na D3 wyprowadzę sobie naturalnie figury, goniec na D6 e, i zrobiłem kulturalnie rozszadę. C6, wzmocnienie tutaj centrum. Takie nieco takie powiedzmy słowiańskie schematy, aczkolwiek półsłowiańskie, nie ma tego piona, nieistotne. Moi drodzy, myślę, że ważne co dalej. No i teraz trzeba mieć jakiś plan gry. To nie jest proste. Trzeba troszeczkę poanalizować sobie takie pozycje niby, które wyglądają dosyć łatwo. Czarne myślę, że są zadowolone. Ja postanowiłem grać zwyczajnie figurami przypomnę, że to jest tempo bardzo szybkie, więc tutaj nie było czasu za, za dużo na jakieś kombinowanie mocne. Hetman c 7 I to już taki pierwszy sygnał. Zauważcie, że jak sobie ruszyłem wieżą wcześniej, to Hetman mi się władował tutaj pod tę wieżę. E, jasne. Tutaj niczego jeszcze nie ma, ale czasami takie motywy skoczek D5 istnieją. Uwaga! I teraz zagrałem sobie gońcem na H4. Tłumaczę o co chodzi. Zagrałem sobie gońcem, no oczywiście on by mnie, mnie mógł tutaj odpędzić tym posunięciem H6, ale ja postanowiłem zrobić to szybciej, żeby tutaj zagrać na G3 i spróbować wymienić aktywną figurę przeciwnika. Właśnie zostało zagrane H6, ja jeszcze zagrałem wieżą na E1, ten goniec nie ucieka. Z jakimś czasem planem E4 oczywiście strachy na lachy, można powiedzieć. Tutaj nastąpiła roszada i goniec B1. Niekonsekwentnie zagrałem oczywiście, ale to nie ucieka absolutnie. To może sobie w ten sposób stać cały czas. No, goniec B1. Taki też chytry trochę ruch, bo hetman C2 i tam chcemy dać matal. To są typowe opcje w hetmańskim. Wieża zagrała na E8. Hetman C2, rzecz jasna. I goniec na G4. Moi drodzy, ten ruch jest Błędem według silnika. No i teraz, właśnie, pozycja wydawałaby się normalna. Yy, I bardzo się cieszę, że analizuję tę partię, bo tutaj się może pojawiać dużo fajnych motywów. I uwaga, dlaczego ten ruch jest błędem, już tłumaczę, co tu można byłoby zagrać. Może nie uwierzycie, ale ruch skoczek d5 jest fantastycznym posunięciem. Ja też złapałem się trochę za głowę. Oczywiście. Ja takie ruchy widzę w partii, tylko mm, patrzę tak. No dobra, e, skoczek bije i nic nie ma. Otóż e, jest bardzo dużo, e, bo jak zbiję skoczek, to e, nie zauważyłem jeszcze mojego świetnego gońca z H4, który mi pomaga w daniu mata przeciwnikowi. No tak by było pięknie. E, oczywiście po skoczku, e, tutaj jedyny ruch to bicie pionkiem, i po tym wybiciu. Białe mają na czysto piona więcej, i jeszcze izolowany pionek zostaje. Aktywność figur bezbłędna. No wygrana partia, no wygrana partia co to dużo mówić. E, oczywiście na wyższym poziomie rzecz jasna początkujący e, e, też e, mogą zrobić mnóstwo błędów po drodze, e, nie tylko początkujący oczywiście. No i moi drodzy niestety nie widziałem tego ruchu. No nie widziałem ruchu, szkoda, bo trochę mam pretensje do siebie, ale Dzięki analizie w partii klasycznej na pewno takie coś wezmę pod uwagę, chociaż to nie jest trudne posunięcie absolutnie. Gońcem zagrałem na g3. No i teraz goniec zbił na g3. Ja oczywiście odbiłem i goniec zagrał na h5. I moi drodzy, znowu tutaj białe mogą świetnie zagrać. Aczkolwiek ta pozycja już nie jest taka mocno super wygrana, tak jak wcześniej była. Ale nadal przewagę można tutaj, niezwykłą, niezwykłą przewagę utrzymać pięknym zagraniem. Jak myślicie, jaki to ruch w takiej pozycji, takiej typowo suchej, w sensie no, wyprowadzone to i to, pionki stoją, skoczki stoją, gońce, wszystko jest normalnie. Jak grać? Otóż okazuje się, że znowu skoczek D5 jest świetnym zagraniem. No nie można bić. Zdobyłem piona, a po wybiciu co grozi? Ale zauważmy, nie ma gońca. Oczywiście dajemy szacha, król F8 i okazuje się, że E4 jest dobrym ruchem. I teraz tak, białe tutaj tanczą bez figury, ale król ma y, nieco kłopoty, gdyż centralnymi pionami idę na niego. No ale to już jest troszkę wyższa szkoła jazdy. Nie wiem, czy bym się odważył, znaczy teraz po tej analizie bym się odważył raczej na takie zagranie. I na przykład po tym ruchu, moi drodzy, jest szach. Taki ruch, skoczek G8, bardzo ciężko zagrać, gdyż idę E5, czasami grożę zagraniem goniec na H7 e, i no, wygląda to nieco gorzej, ale po król E7 Hetman po prostu by zbił piona. No i trzeba to ocenić jako, no tutaj komp ocenia jako równą, dziwne, e, bo przewagę, teraz równą, aczkolwiek praktyczne, z praktycznego punktu widzenia... Myślę, że białe mają spore szanse, gdy król jest w centrum. to jakieś piony, idą skoczek H4, skoczek F5. Takie plany by na pewno istniały. Ciekawe zagranie, muszę powiedzieć. Zagrałem skoczkiem na H4. Wydawało mi się, że to jest ruch, który jest dobry, bo bronię G6, nie pozwalam zagrać gońcowi. No i na F5 czasami mam fajną placówkę. Goniec zagrał na G4 i ja zagrałem A3. Okazuje się, moi drodzy, że teraz istnieje znowu fajne zagranie ze strony białych. Jak myślicie, jakie? No, oczywiście, że tak, znowu wchodzi skoczek D5, no będzie mi się to śniło tyle razy. Jak już trzy razy w partii pojawia się ten sam motyw, no to już naprawdę zapamiętam. Jeżeli król niby ma ucieczkę, to szukamy opcji. Zapamiętam to już zdecydowanie. Analizy są ważne, ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, że coś takiego mi tutaj się pojawiło w analizie z programem. Po szachu i król F8, znowu zagrałbym E4. Nieco lepsza wersja, te same motywy wchodzą, jak skoczek zagrywa tutaj, to dajemy szacha, zbijamy na G7 i cały czas król w centrum. Bez figury latamy, ale opcje istnieją. No cóż, to takie troszkę też intuicyjne poświęcenie, więc nie do końca takie proste. Po ruchu A3, no taki ruch myślę, myślę sobie tak, gram sobie spokojnie na wyczekanie, gram z arcymistrzem, to on ma ciśnienie na wygrywanie ze mną. No to jest taki może plus konfrontacji słabszego zawodnika. Z silniejszym zawodnikiem, że ten słabszy nie musi koniecznie się rzucać tak absolutnie. Kwestia charakteru gry. Oczywiście, moi drodzy, A5 ze strony przeciwnika, dobry ruch, bo nie pozwala zagrać na przykład B4. Hetmanem zagrałem na B3, Hetman B6. Tutaj proponujemy wymianę Hetmanów. No nie za bardzo chciałem to zrobić, chociaż ten ruch wymiana nie byłaby. Ani zła, ani no taka neutralna bym powiedział. Wróciłem. Postarałem się potestować przeciwnik, ale teraz już mój przeciwnik e, się tutaj scwanił i zagrał na D8, żeby nie być tutaj pod związaniem. Zegrałem skoczkiem, No jakieś ruchy trzeba było wykonywać. Przeciwnik wybił, wybiłem, i byłem zadowolony z tej pozycji. Zobaczcie, goniec białopolowy tutaj sobie szosuje po diagonali. ma też czasem zagranie na A2, czasami istnieje ruch E4 z otworzeniem pozycji. Myślę, że bardzo przyjemna gra, aczkolwiek czarne tutaj też absolutnie nie mają żadnych problemów. Skoczek zagrał na B6. Postanowiłem poprawić gońca, żeby nieco pilnował C4. E, A4 zostało zagrane. No, takie to trochę odpowiedzialne posunięcie, ale też ciekawe z tego względu, że. Zatrzymuje mi te dwa pionki, e, i czasami istnieje tutaj taka fajna blokada. Jeżeli końcówka by powstała, powiedzmy wieżowa, to ta wieża tutaj miałaby fajne opcje ataku pionka B2, który byłby słabością. E, no i to jest też takie standardowe, dalekowzroczne posunięcie, bym powiedział. E, w każdym razie zagrałem sobie wieżą na C2, Hetman D7. No i wymieniłem, wymieniłem, czas gonił. Tutaj przeciwnik miał minutę 18, ja wprawdzie miałem minutę 57, trochę więcej, ale im szybciej gram, tym, moi drodzy, mniej myślę i czasem lepiej to wychodzi. Wieża zagrała na C1. No takie ruchy, no takie ruchy, zwyczajne sobie tutaj gram, może coś się otworzy. No tak naciskamy, nie wiem, stoję w miejscu po prostu. Pozycja jest nieco lepsza dla czarnych ze względu na, znaczy oceniana, oceniana przez silnik. Skoczek zagrał. Na C8 wieża D2. Widzicie takie ruchy w miejscu, troszeczkę. Skoczek D6, królew F1 nieco do centrum. B5 nastąpiło, czyli widzimy, że arcymiść coś próbuje robić. Ten ruch wygląda dobrze, według mnie, bo skoczek już wskakuje na bardzo ładne pole C4. I teraz jak grać? Otóż no, zauważyłem, że gram skoczek A2 i skakuje też na B4, dobrą placówkę. No skoczek wjechał. Co zrobić? No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wybiłem. Po prostu wybiłem. Nieco zła decyzja z mojej strony, ale ten skoczek bardzo upierdliwy. No cóż, poszło wybicie pionkiem. Jasne, że jakby poszło wybicie tutaj, to można by było na przykład skoczkiem wrócić na c3 i próbować grać d5, rozbijając tutaj łańcuch pionków. Poszło bicie, to się wydaje naturalne, logiczne, ale tu jest słabość. Jeżeli tutaj czarnym by się udało opanować linie b, to czane są w domu. Skoczek zagrał na B4. No właśnie, skoczek B4 i wieża E6, wieża C3. No takie w miejscu tańczenie. Skoczek na F6. Przypominam, że arcymistrz musi się tutaj męczyć, i zagrałem F3. Ale to też jest ruch taki już niewy, niewyczekujący według mnie do końca, gdyż planuję zagrać E4, planuję zagrać G4, planuję podprowadzić króla. Wieża na E8 i król F2, G5. To jest też naturalny ruch, łapie przestrzeń na skrzydle. Tutaj król też się troszkę wyżej może przetransportować. G4. Myślę, że dobre posunięcie. Zobaczcie ten pionek, który jest zdwojony na jednej linii: pionek G2 i G4. No właśnie te pionki fajne współpracują, znaczy chodzi mi o to, że ten pionek na g4 zatrzymuje te dwa piony, tak po prostu, czasami jest tutaj ruch, to wybijam i gram znowu następnym pionem, tak to myślę, że dobrze dosyć wygląda, król zagrał na g7, no ja skoczkiem na a6, skoczek już znalazł fajną placówkę na c5 i jest opcja zbicia pionka, więc czułem, że tu już jest dobrze, moi drodzy, mój przeciwnik pomylił się. Zagrał skoczkiem na D7, no broni na C5, ale dostał piękne widły. E, no właśnie, tu się bardzo ucieszyłem e, i byłem już spokojniejszy. Lecz nadal to nie jest do końca takie proste, żeby wygrywać pod presją czasu z arcymistrzem. E, wieża zagrała na E7, no oczywiście skonsumowałem jakże to tłuściutką wieżyczkę za 5 punktów. E, I wieża E2. Otóż, e, moi drodzy, w takich sytuacjach, jeżeli jest możliwość Robienia przełomu w centrum, róbmy to. Ja tego nie zrobiłem. E4 byłoby dobrym zagraniem, bo zauważcie po E4 i wybiciu. Ja po prostu zbijam pionka z E4, tu wisi, tu wisi. Pozycja się totalnie rozsypuje. Oczywiście po biciu na E4, pamiętajmy, że tu są widły, więc nie mogę od razu wybić. Trzeba było najpierw wybić tu pionkiem. Rzecz jasna. No ale wieża zagrała na E2, skoczek F6. Cały czas ten ruch istnieje, którego nie zagrałem. Wieża wróciła na C1. Wieża zagrała na B8. Król G3 takie tęczenie, trochę w miejscu. Wieża B3 gdzieś tam mnie próbuje drapać z tamtej strony. No, wieża zagrała na C3. No, fajnie by było, jakby wieża wybiła. Niestety, no to nie takie łatwe szachy. Nie są, że tak powiem, do końca takie proste. Znaczy, z tego względu, że przeciwnicy zawsze nie będą nigdy grali pod nasze dyktando. Absolutnie nie. Wieża B7 i E4 w końcu nastąpiło. E4 no to już tu byłem zadowolony wieża e7 zdwoiłem wieżę tu już się otwiera nieco pozycja jeszcze czekam troszeczkę z takim wybiciem bo czasem skoczek schodzi i bardzo aktywnie stoi więc czekałem czekałem wieża b7 no i postanowiłem zagrać e5 co się okazuje bardzo dobrym ruchem oczywiście z planem e6 otwieraniem tutaj linii skoczek zagrał na e8 e6 poszło e6, no po wybiciu oczywiście wieża e6 i tam na c6 planuje zbić, skoczka, próba wymiany wieżyczek, wyglądałoby to bardzo dobrze, zostało zagrane f6, no i wydawałoby się, że pozycja się nieco zamknęła i ciężko przebijać białymi, otóż pionek idzie na e7, tak też poszło, szukam placówki dla wieży, król zagrał na f7, Y, schowałem tego króla, znaczy y, wracam nim na to skrzydło, taki miałem plan. W tym momencie przeciwnik ma 15 sekund, ja mam minutę, więc spora przewaga z, y, czasowa. Wieża zagrała na b8 y, i królem zagrałem y, na e1. Tutaj też wieża e6 wchodzi, oczywiście na pionka y, skoczek zagrał na d6. Oczywiście słuchajcie, tutaj staram się praktyczne ruchy wykonywać. No i teraz y, zagrałem tutaj i dorobiłem hetmana, ale Wieża e6 byłoby bardzo dobrym posunięciem, z tego względu, że nie ma jak skoczka bronić. Jak skoczek by wrócił, zbijam po prostu piona. Łatwiejsza wygrana. No cóż, ale stwierdziłem, że robię hetmana um, i skoczek wybija tego hetmana i zagrywam wieżą na e7. Otwieram pozycję, no ale król zagrywa na f8 broni skoczka. Król d1 z takim planem cały czas na c1. Skoczek d6. Zdaję sobie sprawę, że Prawdopodobnie tu były jeszcze lepsze posunięcia ze strony białych. Może wieża tutaj, może wieża tutaj, rozciągnięcie wież tutaj na siódemce. I byłaby, myślę, myślę że byłoby pozamiatane, ale presja czasu oczywiście. W tym momencie przeciwnik ma 7,5 sekundy, a ja 37 sekund. Przypominam, że jest inkrement czasowy, dodaje się 1 sekundę za posunięcie. Wieża zagrała na E6, skoczek B5. No i moi drodzy, zbiłem z szachem, oczywiście, król G7 zbiłem na C6, Pionki musiałem zbierać koniecznie. No i przeciwnik zasadził mi widły, aczkolwiek ja to wszystko widziałem kontrolowanie. Tutaj jest wtrącony szach, królew 8 i wieża C7. Widełek oczywiście nie ma, lecz wieża zbiła na B2. No właśnie. No i tak można powiedzieć, że tutaj się zrobiło bardzo gorąco, że wypuściłem przeciwnika, lecz tylko pozornie to wygląda strasznie, bo tutaj grożę matami. Wieża H7 i grozi mat tu lub tu, więc czarne nie są w stanie mnie tak szybko tutaj zaatakować, tempa są ważne. Król zagrał na g8, wprawdzie tutaj zawsze mam remis, mogę dawać wiecznego szacha. W partii poszło inaczej, w partii poszło zagranie na g7, król f8 i wieża b7, postanowiłem, że zagram w ten sposób, bo wymiana wież jest nieunikniona, inaczej będzie mat z jednej lub z drugiej strony. No przeciwnik wybił, ja wybiłem i skoczek zagrał na b3. Moi drodzy, i zagrałem wieżą na B4, co jest dobrym posunięciem. No w tym momencie mojemu przeciwnikowi skończył się czas i wygrałem tę pozycję, lecz pragnę uspokoić. Ta pozycja na szachownicy również jest wygrana dla białych. Na przykład, no tutaj co można by było zagrać? Jeżeli jest taki ruch, powiedzmy, no to idę sobie królem tutaj na przykład na C2, powiedzmy D4, bo wygląda to groźnie, że sobie um, te pionki maszerują, ale zbijam, wszystko jest pod kontrolą. Po skoczku na przykład król na D3, na przykład jakiś taki ruch C2 grozi do robienia hetmana, bo tego się najbardziej obawiamy. Gramy królem po D3 i bardzo ważny ruch, tutaj wydaje mi się, by trzeba było zagrać wieża B4, nie puszczając skoczka na B3. Król wszystko broni, nie zbijamy pionka, a po prostu maszerujemy tym pionem do góry. E, moi drodzy, no cóż, wygrana z arcymistrzem, kolejny skalp jest... Z czego się bardzo cieszę. No i cóż, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że analiza Wam się przydała. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.